Subskrybujcie. A teraz ostatnie zestawienie z gali w jubileuszowej Fame 10. Cassius Don Cassio Życiński. Starwin Parke. Zaczęło się, moi drodzy, main event gali Fame 10, Norman Parke kontra Don Cassio, obecny mistrz. Siemano. Don Cassio, siemano. Słuchaj, jesteś i jest też twój wymarzony przeciwnik z UFC. Zadowolony, że to Norman? Znaczy wymarzony, znaczy no, że z UFC, nie, no bo na ten rej to patrzeć nie mogę. Słuchaj, Cassius, ja właśnie chciałem się podpytać o wasz konflikt. Ty Normana nienawidzisz. Jaka jest w ogóle geneza tego waszego konfliktu? Znaczy, no nie lubię go, bo on pierwszy się spruł do mnie, nie? Bo ma tam za dużo mefedronów, pierdolił z tym, kurwa, co ma oczy rozjebane i zaczął się do mnie pruć, więc no jest walka, nie? Abstrahując jeszcze od Normana, ty byłbyś w stanie dać Kryszę UFC rewanż, jeżeli wygrałby kilka walk, czy nie? Rewanż? O, jaki? Znaczy rewanż, wasz pierwszy pojedynek, walkę. No ale on nie wygra, on dostanie teraz od Mortalcia w pizdę. Okej. Okay. Norman, hello. Siema. Siema. Norman, słuchaj, ty walczyłeś w największej organizacji na całym świecie, w UFC. Biłeś się z najlepszymi zawodnikami, biłeś się w KSW z Mateuszem Gamrotem. I teraz Fame MMA i Don Cassio, który był... miałeś, Cassio, chyba 70 kilka walk amatorskich w boksie, z tego co pamiętam? Nie pamiętam. Czemu? Czemu właśnie Don Cassio i czemu zdecydowałeś się na Fame MMA? Easy money for me. This fight is easy money for me. Dla mnie to łatwe pieniądze. He's a very good amateur boxer. I respect that. A very good amateur boxer. Jest bardzo dobrym amatorskim bokserem i ja to szanuję. Mięściarzem, debilu. He had his opportunity and once he didn't make it, he had to turn to the celebrity life. On jest w życiu takim celebryckim, popularnym. But for me, this is what I do every day. I fight and I'm a fighter through and through. He don't need to do this. Dla mnie to jest to, co robię na co dzień. Jestem zawodnikiem, a on nie musi tego robić. No właśnie, ale tutaj, wiesz, bijecie się w samej stójce. Tutaj nawet nie ma kopnięć, chociaż jak wiemy, różnie może być w pojedynku. Oglądałem amatorskie walki Cassiusza, no i powiem szczerze, dobrze to wyglądało. Nie obawiasz się tych jego lepszych od twoich warunków fizycznych? Yeah. I know he's. I watched his fights on YouTube also. Very good amateur boxer. Yep. Też oglądałem jego walki na YouTubie. Jest bardzo dobrym amatorskim bokserem. But since he joined Warsaw Shore, MTV, his level of boxing go from here to here. Ale od kiedy dołączył do Warsaw Shore i innych programów, jego poziom bokserstwa spadł z wysokiego. In this federation, he's only fought against guys who are 20 kilos lighter than him. Adrian Polak, Dean Ambro, these guys are half his size. It's like a total mismatch. For his experience, it's a mismatch.
Zawodnicy, z którymi walczył, są o połowę od niego niżsi i co najmniej 20 kilo lżejsi. Więc jest ta różnica. Ty też, Kasiusz, uważasz, że jest to mismatch? Znaczy, no tutaj widać wielki zawodnik UFC, a się obstrał już od razu. Mówi, że mamy słabe umiejętności. Znaczy, no mówi, że dobre, ale że łatwe pieniądze dla niego, a ustalił, kurwa, limit wagowy. 83 kg. No to... Ale ja i tak go zleję, bo ja, tak jak powiedziałem, że największą walkę to stoczę z wagą. Chociaż dla mnie to jest śmiech, że kurwa sra się do Popka. Mówi, że z Popkiem by wyszedł. A mi, kurwa, Żulowi, gdzie tam mówi, kurwa, alkoholikowi, ustala limity 83 kg. Pas króla miał być w Open. Włodarze załatwili gościa z UFC, ale od razu ustala, kurwa, limity. No to chuj, się zgodziłem, bo mi zależało na gościu z UFC, ale jak jesteś, kurwa, taki odważny, to powinniśmy w Open walczyć, kurwa, do Popka się srasz, a tutaj mi, kurwa, limity ustalasz, debilu. Okej, to może dam ci czas, żebyś przetłumaczyła to dla Normana, a ja zaprezentuję wam bonus za wygraną, który wprowadzamy jako innowację do main eventów. Fajnie byłoby, jakbyście puścili jakąś muzyczkę. Owy bonus za wygraną to będzie kilogramowa sztabka złota o dużej wartości. Będzie moja. Słuchajcie, postaw już przede mną tą sztabkę, ona już jest moja. Czegoś takiego chyba jeszcze nie było, żeby walka była... No sztabka... słucham, niech wypowie się o tej wadze, kurwa, czemu mi ustaliły 83 kg? Boi się? Norman, ruda irlandzka kurwa się boi? Norman, ty byłbyś gotowy na walkę z Kasiuszem w kategorii Open? Czy byłby gotowy na walkę z Kasiuszem w kategorii Open? Yeah, I fight all weights, no problem. It's but he is a former amateur boxer. He's like 100 kilograms. To dla mnie nie problem. On jest byłym amatorskim bokserem. Mięściarzem, debilu. And he fight against guys 20 kilos lighter than him. He fight against guys half his size. Mm-hmm. On walczy z zawodnikami 20 kilo lżejszymi i o połowę mniejszymi od niego. But now he's fighting against cardio machine, iron jaw, trouble for him. A teraz walczy z problemem. No to, czyli Bogzel, piszemy aneks do kontraktu, tak? Skoro się zgodził na Open, słyszeliście, więc piszemy ten aneks do umowy, że w Open się napierdalamy o pas króla i tyle, i go kurwa niszczę. Bro, don't keep talking about weight. I fight any weight, no problem. You're just scared in case you miss weight. But if you miss weight, it's okay because... I take your percentage and I buy you a new belt because this belt looks like you got it from Ziapka. You got this belt from Ziapka. Look at this thing. What the fuck, ya pierdola? Come on. Suck my balls and dig, bitch. What balls? You got none? Like this? Like, yeah, look, yeah. You like dick krycha. Hey, your girlfriend tell me like this. Yeah, you like dick krycha. Your girlfriend says like this. She tell me already, like this. Jabana, dziwka. No jesteś. Ruda dziwka. We see. Kasiusz, ruda irlandzka dziwka jesteś. Kasiusz, kiedyś powiedziałeś, że jeśli dostaniesz przeciwnika na naprawdę wysokim poziomie sportowym, to zaczniesz mocno trenować i przykładać się do treningów. Myślę, że Norman zasługuje na takie miano. Tak, już byłem na obozie, teraz skończyłem niedawno w Warsaw Shore obóz przygotowawczy pierwszy. No i zaraz, wczoraj też byłem na obozie, bo trochę coś tam popiłem. Więc przygotowania idą dobrze. A przygotowania w klubie sportowym? No w sportowym też czasem bywam, nie? Norman, mam jeszcze do ciebie pytanie. No dobra, ale wyjaśnijmy, kurwa, te open kategorie, tak? Żeby nie zmieniał tematu, co bla, on bla, 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 bla. No dobrze, no to podsumujmy zgadza to. Zgadza się, bla, 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 bla. Zgadza się bla, bla, open kategoria? Norman, zgadza bla, bla. Się na kategorię open, czy bla, 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 bla. Make weight and don't be a bitch. You are, when you box amateur boxer, you fight 81 kilograms, correct? No to czyli nie. Czyli się nie zgadza. Przed chwilą powiedział, że kurwa może w Open, co już obsarł zbroję? When he fight amateur boxer, he was 81 kilograms. 81 kilograms. Mm-hmm. Kiedy byłeś amatorskim bokserem, miałeś 81 kilogramów. Pięściarzem.
Yeah. So, miałem, no a teraz już nie mam. So grab your balls and train very hard for this fight and you will lose weight. Whisky ma dużo kalorii, no po prostu problem. Moje treningi inaczej teraz wyglądają, dlatego jestem cięższy. Team Krull, Team Putang. Yeah. Team Putang. No, suck my balls team and dick, pussy. Bitch. Team Pussy. Look at this belt. You where like you get this suck belt dick, kurwa krycha. Hey, where you get this belt from? Let me see skąd this belt. Ten pas? Where? Look. Skąd, go skąd masz ten pas? Ja. Możesz popatrzeć tylko. Zjebie. No, zgadza się czy się nie zgadza? Obstrałeś zbroję? Huh? Na open? No, make him, listen. I'm professional fighter. I have to make weight. I've missed weight before. Nie, ja jestem profesjonalnym zawodnikiem. Profesjonalnym zawodnikiem, a kurwa nigdy wagi nie zrobił do Gamrota. Bla, bla. To jakim on jest kurwa I've profesjonalnym zawodnikiem? Before. Srał się o wagę do Gamrota, no. Znaczy, a teraz kurwa sam ustala limity. Zjebany. Irlandzka kurwa ruda. Step celebrity life to the side and train hard for the fight and we'll put on a good fight. Zostaw swoje celebryckie życie na bok i mocno trenuj. No i tak cię rozjebie nawet kurwa z melanżu jak wyjdę. You don't say nothing when we sit here. You say nothing. Się boisz. You only talk shit. Pytaj się go czy się boi kurwa walki w OP. I'm scared. Hey. Bro, listen, I take you to the ground and smash you on the ground, no problem. You don't fight kickboxing with me, not MMA, there's no chance with me. You don't fight kickboxing because your legs are weak. Nie będziesz ze mną walczył kickboxingu, bo masz słabe nogi. You're weak. Ale jesteś kurwa, pussy. Sam mnie debilu pussy. Wyzwałeś w boksie i kurwa teraz pierdoli, odpowiada pytaniem na pytanie, debil? Nie umie odpowiedzieć, czy się obstrał, kurwa, open kategorii, czy kurwa, czy bierze tą walkę w open. You fight Adrian Polak. Debil, kurwa, od tego mefedronu to oni naprawdę w mózgu nic nie mają. You fight Adrian Polak, 20 kilos lighter than you. Dobrze, pussy. Panowie. You fight him MMA and you don't finish Norman, stop, okej? Okay? Adrian Polak almost beat you. Kasus. Koniec tematu uwagi. Tak, koniec tematu uwagi, Norman się nie zgadza. Waga musi być zrobiona. Czyli tylko mnie wkurwiacie. Tak, tak, dokładnie. Kasiusz, co dalej? Słuchaj, bijesz się z zawodnikiem UFC, załóżmy, tylko tak czysto hipotetycznie, że wygrywasz. Co dalej? Kto może być dla ciebie jeszcze większym wyzwaniem? Nie wiem, no... McGregor ostatnio przegrał, to na razie odkładamy. Na bok się odbuduje, to możliwe, że z McGregorem albo jak Khabib wróci. Jak nie, no to kolejnego gościa z UFC. Bro... There's something wrong nadzieję, with your head. Lepszego niż bro, ten, nie? No bo tego to kurwa. Something wrong with your brain. Coś jest nie tak z twoją głową. Something wrong with your head. To ja już dawno wiem, dlatego tutaj jestem debilu. You are fat skinny guy, you know? Lose weight. Yeah, suck my fat, balls. Fat skinny guy, you lose weight. You want to be a fake champion? Make weight and we'll fight. I'm lighter than you. I am 82 kilograms. Me, 82 kilograms. You're 95 kilograms. We fight 84 kilograms. End of story. Or you don't get nothing. Ja ważę 82, ty 85. Koniec gadania. Norman, zamierzasz zostać na dłużej w organizacji FMMA, czy jest to taki jednorazowy wyskok po sztabkę i po pas? I think, you know, after I beat this bum first, after I beat this idiot first, this idiot. Mów po polsku, debilu. Po pokonaniu tego idioty. Maybe the big bosses will come back and say, you want to fight Popek? You want to fight Popek boxing? No problem, my man, no problem. Może zaproponują mi walkę z Popkiem. No problem. Pięknie, pięknie. Czyli tu chce limity wagowe, a to Popkowi też ustali limit, kurwa, 83 kilo, ta? Na pewno, kurwa, schudnie. Debil, kurwa, co to za debil jest, ja pierdolę. Popek's a harder fight than him. Popek's tougher than him. Popek walczy silniej i jest mocniejszy. Yeah. Ale kurwa odpowiedź, no co za debil. Fight than you. Popek smash your ass, bang, bang. Bang, bang, team Putang. Dostaniesz w pizdę, kurwa, team 17 Putang. Kwietnia i tyle, kurwa, twojej kariery team w fame. Team Putang. Yeah, you got nothing to say now, right? Yeah, suck my balls. Bla, 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 bla. Yeah, you're talking shit. Z racji tego, że na szali masz swój pas króla, jest również ta sztabka złota, ty czujesz największą presję przed tym pojedynkiem, czy nie? Nie, przed tym w ogóle, bo ja go zjem. W końcu
doszedłem, w końcu będę miał pierwszą walkę bokserską i już potem o pas króla będą tylko walki bokserskie i wam pokażę, jak się kurwa napierdala, nie? Słuchaj, jeszcze chciałem tylko poruszyć temat twojego zdrowia. Nie mogłeś wystąpić na gali 9 przez kontuzję. Jak ma się twoja noga? Noga lepiej, trochę gorzej z ręką, bo tam na obozie były ciężkie po prostu treningi. Tam też z równowagą pracowaliśmy, ale kurwa upadłem raz i trochę tam z ręką jest źle, ale trenuję, więc jest okej. Na 17 będę gotowy i rozpierdolę tą irlandzką rudą kurwę. Czyli co? Czyli twoimi kolejnymi rywalami tylko mogą być zawodnicy UFC? Czy dasz szansę jeszcze jakimś Polakom? Nie, no dam szansę. No, jak będą chętni, to będą wyskakiwać. No, jest sporo tych zawodników. Nawet potem już teraz nawet zawodowcy mnie zaczepiają w internecie, więc no myślę, co cię zaczepia? No nie wiem, no jacyś pięściarze tam zaczepiali. Ja nie zwracam na to uwagi, bo po prostu włodarze mają całą listę moich potencjalnych rywali, więc to już bardziej od nich zależy. Teraz ja już tylko będę robił robotę w ringu. No i tyle. Kasiusz, powiedz mi, czy według ciebie następuje jakiś przełom, jeżeli chodzi o hybrydę influencerów i sportowców na galach MMA? Chodzi mi o to, czy w przyszłości, jak uważasz, będą takie zestawienia, że będzie influencer i sportowiec walczył ze sobą i stanie się to jakąś regułą, no bo w tym momencie jesteś jednym z prekursorów tego. No teraz myślę, no dlatego dużo zawodowców mnie jakby wyzywa, no bo wiadomo, teraz tak jak mój trener Marek Chrobak powiedział, że teraz to nawet im się opłaca ze mną przegrać, bo kurwa więcej zarobią niż za wygraną z jakimś kurwa leszczem, nie? Dobrze, no to żeby podkręcić jeszcze bardziej ten podjedynek, postanowiliśmy, że face to face jest tutaj obowiązkiem. Ochrona i muzyka. Yabana. Yeah, yeah, yeah. Sack my balls and what balls? You got none. Your girlfriend tell me. Na kolana. Na kolana, jak chcesz powstać. Tym oto akcentem kończymy część piątą. I zapraszamy.